Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda Pieniądze Inwestycje. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch spółkach, które nawet w pewnym sensie są z sobą, z sobą powiązane, chociaż troszeczkę to bardziej się okaże przy drugiej spółce. Zaczynamy, bo dosyć dużo materiałów jest, także musimy się w tych okolicach pół godziny zmieścić. Biorąc pod uwagę pierwszą spółkę to jest grupa Polsat. No i grupa Polsat to jest oczywiście, ona jest znana z cyfrowego Polsatu i tak właśnie jest na, na giełdzie, to jest cyfrowy Polsat. Ale pamiętajmy, że no, to nie jest tylko ta telewizja, cyfrowy Polsat, bo rzeczywiście to jest telekomunikacja i content, to jest ta główna ich działalność. Czyli tam jest Polsat, no, Polsat Box, Interia Plus, czyli Polkomtel też. Oprócz tego jest też Pak Polska Czysta Energia, no i to jest ten segment energii który robią wspólnie z Zepakiem. Przypomnę, że Zepak należy do pana Solorza Żaka i Cyfrowy Polsat też należy do pana Solorza Żaka, także to są no, te spółki należące do, do Solorza i tutaj ja mam pewne wątpliwości, to znaczy wydaje mi się, że dużo lepiej na tej całej transformacji na tym wielkim planie inwestycyjnym odnośnie czystej energii jednak mimo tego, że tutaj jest mniej więcej to po 50% rozłożone między Cyfrowym Polsatem a Zepakiem, lepiej wyjdzie Zepak, dlatego że widzę, że bardzo mocno tutaj chociażby Cyfrowy Polsat się zadłuża po to, żeby właśnie realizować te inwestycje. O tym zadłużeniu też sobie porozmawiamy, bo to też myślę, że jest dosyć ciekawa sprawa. I oprócz tego jest jeszcze trzeci segment działalności niedawno dołożony, chociaż nie wiem, czy to można nazwać takim pełnoprawnym segmentem działalności, bo tutaj chodzi o nieruchomości, konkretnie o Port Praski, gdzie gdzie tutaj z półka w nowej strategii zaprezentowała na koniec 2021 roku holding, że zapowiedziano holding za udział w grupie deweloperskiej Port Praski wydał łącznie no prawie 900 milionów złotych. Nakupowane udziały Portu Praskiego na koniec września przypadało 167 milionów skorygowanych środków pieniężnych netto. Port Praski to unikalna inwestycja w skali Europy. 38 hektarów terenów, 800 tysięcy metrów kwadratowych zabudowy w ścisłym centrum, w centrum Warszawy. Nie ma drugiej takiej lokalizacji i nie będzie. No, biorąc pod uwagę ten Port Praski, tam się trochę rzeczy pokomplikowały. W tym momencie realizują to sami, jeżeli chodzi o o grupę Polsat, także no, cyfrowy Polsat jest takim dużym przedsiębiorstwem z kilkoma z kilkoma segmentami jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne no to zdecydowanie największe w tym momencie będą na energię są na energię i będą na energię ale można powiedzieć, że to już przynosi pewne, pewne efekty, chociaż wciąż my jesteśmy w tym momencie, gdzie dużo więcej inwestujemy niż na razie z tego zarabiamy, więc też na to tutaj warto zwrócić uwagę, zresztą o tym sobie porozmawiamy. I biorąc pod uwagę cyfrowy Polsat, zauważmy, że on no, wchodził tak mniej więcej po te 13 złotych przez dłuższy czas. Wcześniej to było nawet 18-19, no ale ostatnio spadki w okolica 11 zł. Tutaj biorąc pod uwagę te wyniki finansowe, mamy w końcu dane porównywalne, tak to można określić bo ten 21 rok był taki specyficzny, tam było dużo zdarzeń jednorazowych, sprzedaż części, części spółki, przez to widzimy w pozostałych przychodach operacyjnych 3,6 miliarda, więc tutaj były też te dane trochę zaburzone. 22 już nie było jakichś takich no, większych zdarzeń jednorazowych, oczywiście jakieś tam były, ale, ale tych większych zdarzeń jednorazowych nie było, więc ten 23 już możemy spokojnie porównywać tutaj do tego 22 roku. No patrząc na te przychody, rzeczywiście mamy wzrost, więc do przychodów nie ma co się absolutnie przyczepiać. Biorąc pod uwagę sam zysk netto, no nie licząc tego roku, gdzie mieliśmy tę sprzedaż, tak, czyli tutaj mieliśmy taki dodatkowy zysk, no to nie można mówić o jakiejś stałej tendencji. Tutaj mniej więcej było na zero w ostatnich latach, a te, ten 22-23 rok, no raczej, raczej dużo słabsze niż to było jeszcze do tej pory. Z jednej rzeczy, którą tu od razu widzimy na pierwszy rzut oka, no to niestety, ale są te koszty finansowe, które zauważmy, że były na poziomie 300-400 milionów, a ostatnio to jest ponad miliard, czyli tutaj. Tutaj mówimy o tym, że te koszty finansowe naprawdę bardzo mocno wzrosły ze względu na to duże zadłużenie, jeżeli chodzi o grupę Polsat. I na razie no, nic nie zapowiada na to, żeby te koszty miały spaść. Więc biorąc pod uwagę zysk netto, no tutaj może być problem z jakimś generowaniem bardzo wysokiego zysku, zysku netto, a też patrzymy poprzez pryzmat tego, że spółka jest spółką dywidendową i tutaj ogłosiła swoją politykę dywidendową. No ale niestety za 22 rok tej dywidendy nie było i to był myślę taki bardzo duży znak ostrzegawczy. To znaczy kiedy ja widzę, że spółka ma jakąś politykę dywidendową, która od kilku lat na przykład wypłaca tę dywidendę i nagle przestaje, to, to jest dla. Tutaj mi się naprawdę zapala czerwona lampka, że coś tam się dzieje. Tak po kolei, żeby powiedzieć o co tutaj chodzi. Grupa Cyfrowy, Cyfrowy Polsat ma swoją politykę dywidendową na lata 2022-2024. I w największym skrócie oni mówią o tym, że chcą w tych lata 2022-2024 przeznaczyć minimum 3 zł na dywidendę w taki sposób, że minimum 1 zł na akcję będzie z zysku za 21 rok. No i rzeczywiście się tego przytrzymali. Złoty 20 było minimum i złotówka jest co najmniej 1 złotych na akcję z, zysku z 2022 roku, no i tutaj już tego nie ma, tak? Czyli odstąpienie od tego, ale z drugiej strony, no jest tam takie zabezpieczenie w tej polityce dywidendowej, bo oni mówią wprost, że y, zarząd... Każdorazowo przy przekładaniu propozycji podziału zysku za rok poprzedni będzie brał pod uwagę wynik netto, sytuację finansową, płynność grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, i też, i też tutaj realizację, realizację strategii. Tak więc oni mówią wprost, że tutaj będzie dywidenda, no chyba że te pieniądze będą nam bardziej potrzebne. I każda polityka dywidendowa coś takiego ma, no może nie każda, ale prawie każda tam ma takie zastrzeżenie, że to nie jest tak, że my musimy dać ten, te na przykład, jeden złoty dywidendy, tylko, tylko jeżeli rzeczywiście warunki na to pozwolą, no ale jednak, kiedy coś takiego ogłaszamy, no to myślę, że inwestorzy już są przyzwyczajeni, że ta minimum jeden złoty na akcję będzie. No skoro nie było, no to moim zdaniem zostało to przyjęte, znaczy to zostało przyjęte negatywnie i ja też na to troszeczkę patrzę, yy, patrzę negatywnie. No rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje, te koszty finansowe im rosną. Ale też bardzo dużo inwestują właśnie w ten segment energii, więc, więc no tutaj mamy do czynienia z tym, że, że jest to jakby logiczny krok. No z drugiej strony, to nie jest tak, że ten segment energii oni myśleli o nim od, od wczoraj, więc, więc no tutaj, biorąc pod uwagę spółkę, jak ja bym się na przykład spodziewał, że będę miał bardzo duże bardzo duże tutaj nakłady inwestycyjne w związku z takim segmentem na przykład energetycznym, no nie ogłaszają takiej polityki dywidendowej i okej. Okay, raczej nie przewidywali wtedy, że te koszty finansowe takim mocno pójdą, pójdą w górę, no ale mimo to myślę, że to jest coś, co negatywnie, na co negatywnie patrzą inwestorzy, jeżeli mamy taką politykę dywidendową, no i nie do końca się jej trzymamy. Chociaż, teraz mówię, jest to tutaj jest to zastrzeżenie, zresztą sama spółka mówi, że za 22 rok nie wypłacili dywidendy, ale podtrzymują politykę dywidendową. No dosyć, dosyć dziwne. Jest to oczywiście, jeszcze raz tutaj powtarzam, tak, to nie jest złamanie jednoznacznej polityki dywidendowej, no bo jednak mają to zastrzeżenie, No ale z drugiej strony myślę, że absolutnie wszyscy inwestorzy spodziewali się tego, że tutaj dywidenda będzie, więc ja tę informację akurat e, odnoszę się do tej informacji o informacji negatywnie. No i biorąc pod uwagę całą spółkę, jak mówiłem o tym, że, że tutaj no jednak są dosyć duże. Jest istotne zadłużenie. Ostatnio mieliśmy informację o przedterminowym wykupie obligacji serii B i C i tutaj z 311 przez 312 milionów złotych spółka bardzo często stosuje rolowanie długu, tak? czyli wypuszcza kolejny dług po to, żeby skupić poprzedni. I póki to jest wszystko w ryzach, to to jest zupełnie coś normalnego, to, to nie trzeba się tym martwić, no ale myślę, że warto zwracać uwagę na te poziomy zadłużenia, jeżeli chodzi o, o spółkę. Z tym, że z tym, z przypadku cyfrowego Polsatu, pamiętajmy, że oni mają jeszcze dosyć duże zdolności do, do zadłużania się, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli tutaj te inwestycje im wypalą, no to rzeczywiście te przyszłe finanse będą tam. Będą tam dosyć mocno zabezpieczone, no bo biorąc pod uwagę rozwój segmentu OZE, on jest duży i to trzeba sobie jasno powiedzieć. No ale zadłużenie netto do Ebitdy za ostatnie 12 miesięcy to jest 3,4. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dużo i zauważmy, ta zapaldalność długu, na 24 rok nie jest jakaś duża. Na 25, 26 już jest większa. Tutaj 26 to były te obligacje Serii B wykupione, więc 778 milionów na 26. 28 zauważmy, jakie to są potężne pieniądze, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, jak mówię, że oni to rolują często ten dług. I jeszcze rok temu, jak patrzyliśmy na te finanse, no to ten zapadalność długu na 24 była przepotężna, 6,2 miliarda. Więc tutaj, biorąc pod uwagę samą spółkę, no jest większe zadłużenie, bo wcześniej to było 2,64 do EBITDA za ostatnie 12 miesięcy, no ale widzimy, że nawet z tak dużego zadłużenia oni są w stanie, w stanie wyjść. To na plus, ale no z drugiej strony ja tutaj mocno, mocno patrzę na to, na to zadłużenie, no bo jednak to zadłużenie no też będzie nam powodowało to, że te koszty odsetkowe będą po prostu rosły. Niestety, ale tak, ale tak jest, że te koszty są bardzo wysokie, ale jak mówię, oni dalej mają tę zdolność do zadłużania się. W listopadzie informacja, że konsorcjum banków Speco BP sfinansuje farmę wiatrową grupy Polsat Plus za ponad, za około 800 800 milionów, 800 milionów złotych, więc tutaj ta, ta zdolność cały czas jest. No to, co się dzieje w tym momencie w Polsacie, e, zmiana, zmianę. Stary przejął syn, syn Zygmunta Solorza, -Żaka, chodzi o prezesa telewizji polskiej. E, no, bo tutaj pan Zygmunt Solorz, który buduje to imperium polsatowe, no, można powiedzieć, że już zbliża się chyba do sukcesji, no bo biorąc pod uwagę jego wiek, to oczywiście nikomu nie wypominamy, ale 67 lat. No to myślę, że w najbliższych latach ta sukcesja jakaś tutaj, jakaś tutaj będzie. I teraz Piotr Żak przejmie obowiązki prezesa telewizji Polsa. Z tego co wiem, tam jest kilku synów, także, także podejrzewam, że nie będzie problemów jakąś tą, z tą sukcesją. No ale myślę, że powinniśmy być na to przygotowani. Pytanie, czy tutaj nie będzie na przykład miał jakichś przenosin tych akcji do fundacji rodzinnej, no bo możliwe, że to się będzie bardziej opłacało. Więc to jest to jest tutaj. Tutaj realne. No i biorąc pod uwagę te wyniki finansowe, wracając do nich i patrząc już na sam ostatni kwartał, czyli trzeci kwartał 23, bo na razie za to mamy wyniki finansowe, to zauważmy, że marżowość troszeczkę zawiodła, bo mamy tutaj spadek, znaczy w stosunku do konsensusu niższy zysk netto, przychody na, na takim dobrym w miarę poziomie, więc tutaj marżowo troszeczkę słabiej grupa Polsat wyszła. No i biorąc pod uwagę to, co się tam wydarzyło, jak mówiłem, ten segment energii jeszcze nie daje takich fajnych, fajnej kasy, ale już to się zaczyna, bo Google na przykład podpisał 10 dziesięcioletnią umowę PPA na zakup zielonej energii z farmy wiatrowej Przyrów, więc coś tu już się zaczyna. W tym 24 też te moce wzrosną i to bardzo, bardzo mocno wzrosną. Uruchomili dwie pierwsze farmy wiatrowe Kazimierz Biskupi, i Mirosław, łączna moc 27 MW i tutaj cały czas będą rozwijali te nowe, te nowe moce, jeżeli chodzi o samą spółkę. No i też zbyliśmy pakiet 13% akcji ASECO za kwotę 850 milionów. Tutaj też o tym myślę, że warto pamiętać tam tamte. Cyfrowy Polsat jest dużym udziałowcem, był dużym udziałowcem w, w ASECO, zbył pakiet 13%, 13 akcji. No patrząc na same wyniki, takie oglądalności odnośnie samej telewizji i innych ich, innych ich działalności, bo tych działalności jest kilka, no to tutaj ja nie jestem tak bardzo pozytywnie nastawiony do samej. Działalności telewizyjnej, bo ja osobiście uważam, że mamy małe szanse na jakiś bardzo duży wzrost. Ja nie chcę powiedzieć, że ta działalność telewizyjna całkowicie się załamie na korzyść internetu, ale jednak od wielu lat oglądamy to, że widzimy to, że ten internet zyskuje coraz mocniej. Telewizja jednak troszeczkę słabnie, więc ja nie lubię spółek, w których ten potencjał rozwoju w danym segmencie jest słaby. Tutaj, moim zdaniem, jest słaby i ogranicza nas po prostu branża, ogranicza nas też troszeczkę demografia. Więc to jest dla mnie pewien, pewien problem. Ale biorąc pod uwagę średniomiesięczną liczbę użytkowników Polsat i Interia, bo przypomnę, że Interia też należy do, do Polsatu, więc tutaj ten internet też, też jest. Zauważmy, że ona się cały czas utrzymuje, gdzie w wirtualnej Polsce, czy Raz Polska, słabnie. No i mieliśmy y, informację, że to się dalej dzieje, bo w styczniu Interia z Polsatem pierwszy raz wyprzedziła wirtualną Polskę i... I Ringel, Axel, Springer, Polska, czyli raz Polska. W, to historyczny sukces Interii, Polsatu, 21 milionów internautów, którzy nam zaufali, tak mówił prezes, prezes Interii. Także tutaj widzimy, że cały czas jedna grupa Polsat, Interia, dobrze sobie radzi na korzyść, na korzyść innych, innych grup. Widzimy, że nawet wyprzedzili tutaj ostatnio. Biorąc pod uwagę... Inne wyniki, wyniki finansowe inne ogólnie wyniki odnośnie właśnie czy to telewizji, czy to, czy to rynku, rynku reklamy. Zauważmy, że no to co mnie troszeczkę niepokoi tutaj, to jednak jest ten podwyższony czarny, czyli ten wskaźnik odejść. No, zauważmy, rok temu to było 6,8, później 7,3 w poprzednim kwartale, teraz 7,5. Nie jest on wysoki ale rośnie. No to nie jest pozytywna, pozytywna tendencja. No tak to trzeba sobie jasno, jasno powiedzieć. Zresztą patrząc na te ogólnie wyniki, jeżeli chodzi o B2C, business to client, no to widzimy, że rok do roku nie ma jakichś dużych zmian, ale jednak te zmiany są leciutko na minus. A RPU na klienta, czyli ten średniomiesięczny przychód na klienta, jest trochę większy i to jest na pewno, na pewno jakiś, jakiś taki promyk, promyk nadziei. No ale z drugiej strony ten czarn też jest troszeczkę, troszeczkę większy. Więc wyniki no, rok do roku za ten trzeci kwartał taki powiedziałbym, na, powiedziałbym na, na zero, no bo jednak lekkie spadki tutaj w większości tych wynikach. Wyników jednak, jednak są. Patrząc na samą grupę mówią o tym, że jeśli chodzi o dynamikę wzrostu reklamy w czwartym kwartale oczekujemy, że będzie nieco niższa niż w trzecim. Cały rok 2023 powinien zamknąć się średnią jednocyfrową dynamiką rynku reklamy telewizyjnej. W 2024 roku szacujemy niski jednocyfrowy wzrost tego rynku. No czyli znowu mówimy, że ten rynek no, nie jest w jakimś takim dynamicznym wzroście. No ciężko tutaj się po prostu rozwijać. Ja przyznam, że nie jestem jakimś takim specjalnym fanem tego typu, tego, tego typu biznesów. No ale biorąc pod uwagę grupę, no to oczywiście też jest zielona energia. I biorąc pod uwagę właśnie zieloną energię, no to zauważmy, że patrząc na chociażby energię ze Słońca, Brudze w Kambria, Brudzew już zostały zrobione. Przykona, gdzie współpracują z ZEPAKiem, rozpoczyna, rozpoczyna się ten projekt, ale energia z wiatru, wiatru na lądzie, no właśnie, mamy Mirosław, Kazimierz Biskupi, ale już 91% zakończenia z czuchów, czuchów to jest 72,6 MW, uruchomienia w drugim kwartale 24, przyrów 50 MW, trzeci kwartał 24. Więc tutaj mówimy, że no w tym 24 naprawdę bardzo mocno zwiększą ten, ten potencjał, jeżeli chodzi o wiatr, wiatr na, 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 na lądzie. Myślę, że to jest dosyć istotna informacja. I też mamy. Informacje o dostawie 20 Nesobusów do Rybnika. No tutaj, biorąc pod uwagę właśnie te, właśnie te Nesobusy, no to rusza produkcja autobusów wodorowych w świdnickiej fabryce grupy Polsat Plus i Zepak. W listopadzie to była informacja. I jeżeli chodzi o tę fabrykę, no to w trakcie budowy już podpisali z Urzędem Miasta Rybnik umowę na dostawę 20 autobusów wodorowych, 66 milionów brutto, czyli 3,3 miliona za jeden pojazd. I teraz ta zdolność w tej fabryce, Wnosi do 100 sztuk rocznie. Gdyby potrzeba była większa, są w stanie tam się mocniej, mocniej rozbudowywać, tak? Więc tutaj też cały czas możliwe, że będą zwiększać tę swoją tę swoje zaangażowanie właśnie w ten segment. Ale głównie, jeżeli mówimy o jakimś segmentach, to bardziej patrzymy na produkcję energii z OZE. W tym momencie jest tu więcej z fotowoltaiki, ale jednak ten wiatr no już niedługo będzie bardzo istotny w przypadku spółki. Zresztą możemy zauważyć, że jeżeli chodzi o zainstalowaną moc w najbliższych latach to właśnie w wietrze się będzie rozwijać zauważmy, ta zielona e, zielony wykres, czyli wiatr praktycznie teraz nie istnieje w 24 to już będzie 150 mega a w 25 prawie 300 czyli z roku na rok podwajają te, te moce, e, do 26 to dopiero będzie taki mocny skok, jeżeli chodzi o farmy fotowoltaiczne zauważmy, że no teraz mają 215 około 215 będą mieli megawatów, później to już będzie prawie 340, a za 2 lata to będzie 740, więc naprawdę z tego może być fajna kasa, ale to też oznacza, że w tych trzech najbliższych latach nakłady inwestycyjne będą bardzo dużo, nie ma co się oszukiwać. Te nakłady naprawdę będą bardzo wysokie, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o spółkę, więc też na to myślę, że warto zwracać uwagę, że no to zadłużenie jakoś moim zdaniem mocno się nie zmniejsze. Pytanie, co z dywidendą? Czy tutaj ona będzie zawieszona z, przez kolejny rok ze względu na te duże nakłady inwestycyjne? No Patrząc na same finanse, no to widzimy od razu, że ta EBITDA skorygowana troszeczkę w dół, e, wolne przepływy pieniężne bardzo, bardzo mocno w dół, no i dług netto niestety, niestety w górę. Jak mówię, te najbliższe lata to jest wciąż, to są wciąż duże inwestycje, więc no tego się jednak troszeczkę, e, troszeczkę tutaj obawiam, e, że jeżeli chodzi o ten dług, no to raczej z nim jakoś zbyt mocno nie zejdziemy, a zauważmy, e, że jeżeli chodzi o samą spółkę, no to spłata odsetek od kredytów za 9 miesięcy 23 to jest 886 milionów. Rok wcześniej to było 315 milionów za 9 miesięcy 22. Więc tutaj no, mówimy o tym, że wzrost jest potężny i ten wzrost prawdopodobnie będzie się, będzie się niestety utrzymywał. Więc to też no, jest coś takiego, co, co jest pewnym. Pewnym tutaj problemem, ale z drugiej strony, jak mówiłem, oni refinansują to zadłużenie, dzięki czemu cały czas tych, tych pieniędzy tutaj mają dużo do, do wykorzystania, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o całą, całą grupę. Polska też oczekuje odwrócenia trendu spadku EBIDDY całej grupy w 24 roku. Może być mało jedno, mały, jednocyfrowy spadek EBIDDA w segmencie tylko w 24, ale chcielibyśmy uściślić, że jeśli chodzi o całą grupę, oczekujemy odwrócenia trendu spadku, spadku EBIDDY. No jednak nie mówimy o jakimś takim mocnym skoku, tylko raczej właśnie lekkim odwróceniu, jeżeli chodzi o spadek tej, tej EBITDY. Więc no tutaj ja nie liczę na to, że będą jakieś przepotężne wzrosty, jeżeli chodzi o, o Polsat. Też pamiętajmy o tym, że cyfrowy Polsat osunięty, o, ostatnio został przesunięty z indeksu MSCI Global Standard do MSCI Global Small Cap no więc tutaj, no to też nie zadziałało pozytywnie, jeżeli chodzi o cyfrowy polsat, tam był short też w rejestrze krótkiej sprzedaży na, na cyfrowy polsat, podejrzewam, że ze względu właśnie na ten na to, że, żeby oni wypadli z indeksu, pod ten short był, był grany rzeczywiście wypadli z tego indeksu, przeszli do mniejszego indeksu, no więc tutaj czy jest jakaś możliwość mocnego wzrostu jeżeli chodzi o wyniki finansowe w 24, no moim zdaniem, moim zdaniem nie, pytanie co będzie z dywidendą, pytanie co będzie z zadłużeniem e, oczywiście jakby Polsat jak mówię, to jest wciąż spółka, która może przeznaczać duże pieniądze na nakłady inwestycyjne i będzie to robiła w 24, 2025 i 2026 roku. To nie jest tak, że nie wiem, oni są jakoś zagrożeni bardzo mocno. No bo, jak mówię, oni nawet mają dalej zdolność do, do zadłużania się. Tylko pytanie, jak na to zareagują inwestorzy, bo podejrzewam, że znowu ta dywidenda w przyszłym roku, też leciutko, ale może być, moim zdaniem, moim zdaniem, zagrożona. I przechodzimy szybko do drugiej spółki. Druga spółka to ONDE. No i w pewnym sensie jest połączona, no bo to z ONDE to są też projekty fotowoltaiczne, projekty wiatrowe. I też wykonują pewien projekt właśnie dla grupy ZEPAK, której, której właścicielem również jest pan Solorz Żak. W każdym razie ONDE, projekty no, wiatrowe, fotowoltaiczne, tutaj, to, jest też budownie, to, to są też inne, inne segmenty, chociaż te inne segmenty są ogromną mniejszością, jeżeli chodzi o, o grupę. I biorąc pod uwagę ONDE, oczywiście, dla nich bardzo istotną sprawą była liberalizacja ustawy 10H. 10H, ustawa, która w 2015 praktycznie zatrzymała, zatrzymała wiatraki, mówiła o tym, że yy, od 10 razy, od, 10 razy wysokość wiatraka, bierzemy taki, e, taki wymiar, i e, tak daleko mogą stać dopiero budynki mieszkalne. Tak? Czyli jeżeli teraz wiatraki dochodzą tam do 200 metrów, nawet czasem mają więcej, to znaczy, że najbliższy budynek mieszkalny może być 2 km od takiego wiatraka. I to zablokowało wiatraki, no bo po prostu nie było gdzie ich stawiać, nie było tych terenów. W końcu to zliber, zliberalizowano. Miało być 500 metrów, jest 700. Ta minimalna odległość to jest teraz 700 metrów. I tutaj ważna rzecz. To zrobiono no, w, jeszcze w pierwszym półroczu 2023 roku, ale zanim powstanie pierwszy wiatrak z tego właśnie projektu, no to najpierw musi być podpis prezydenta, musi to wejść w życie, muszą dostosować się przepisy, muszą do... Y, trzeba dopiero zgłaszać te projekty, że chce wybudować taki wiatrak, więc to wszystko trwa. I te pierwsze rok, półtora roku to jest taki troszeczkę okres, gdzie tych, tych inwestycji nie ma zbyt dużo, właśnie ze względu na to, że my jeszcze nie, ma, nie jesteśmy dostosowani do tych 700 metrów. Także podejrzewam, że w drugim 24, ewentualnie 25, to może być taki wysyp, właśnie tych kontraktów, które OND może realizować, tak? bo oni realizują te kontrakty zewnętrzne dla innych podmiotów, ale też dla siebie realizują te, te kontrakty i czasem, na przykład, czy chcą sprzedawać energię, czy chcą same projekty sprzedawać, swoje projekty, jak sprzedali na przykład cyrankę. Całkiem niedawno, dzięki temu poprawili swoje wyniki finansowe, taka farma właśnie cyranka. Wybudowali ją, jakby sami się wybudowali dla siebie i sprzedali. Z tego też była fajna, fajna kasa. Także tutaj ta ustawa 10h na pewno na plus, ale pamiętajmy o tym, że ona na plus pójdzie dopiero połowa 24 może 20, 25 rok. Onda zresztą mówi też, że skupi się na akwizycji bardziej zaawansowanych projektów Oze, ze względu na to, że biorąc pod uwagę ten rynek OZE, największym chyba problemem są teraz warunki przyłączeniowe. Warunki przyłączeniowe, czyli po prostu chcę zbudować taką farmę, zebrałem pozwolenia i jest teraz słup energetyczny, który należy tam do PG, Enei i Taurona. I pytam się takie o Taurona czy PG, czy jest, mogę się tam podpiąć? I Tauron może mi powiedzieć, sorry, ale tutaj nie ma warunków przyłączeniowych, nie podepniesz się, po prostu się nie podepniesz. I taka farma stoi w tym momencie. Znaczy, no, to, taka farma to jest w ty, w, na ten moment, to jest po prostu teczka dokumentów. Tak wygląda ta, ta farma. Dopiero jak są wszystkie pozwolenia, to jest ten taki, no, główny proces inwestycyjny. No, ale to jest duży problem. W niektórych miejscach nawet 80% to są odmowy, więc to jest ogromny problem. I oni teraz mówią, że nie chcą kupować takich projektów na wczesnym etapie, tylko z warunkami przyłączeniowymi. I oni właśnie powiedzieli, że mają mieć co najmniej uzyskane warunki przyłączeniowe. Bo jak ma warunki przyłączeniowe, no to już ciężko, żeby żeby taki projekt nie powstał No więc to jest Myślę ciekawa strategia ale też pamiętajmy o tym że te projekty są dużo droższe niż taki bez warunków i to jest myślę że że zupełnie zupełnie oczywista oczywista sprawa jeżeli chodzi o Ondę, to tutaj, no, biorąc pod uwagę te wyniki finansowe za ostatni rok, za ostatnie cztery kwartały, one są dużo lepsze niż to, co było w 2022 roku, gdzie było też trochę zdarzeń jednorazowych, między innymi, czy tam niegotówkowych nawet. Ale widzimy, że te wyniki są dużo lepsze. No jednak wciąż to nie jest ten poziom, który mnie by satysfakcjonował. Bo jeżeli mówimy o 10 milionach, na przykład czy tam 11 milionach zysku netto kwartalnie, to dla mnie wciąż jest zdecydowanie za mało, jak na firmę, która jest wyceniana na 700 milionów złotych, tak? 700 milionów złotych to jest wycena firmy, więc ona nie może zarabiać 10 milionów kwartalnie. To jest za mało po prostu. I, i myślę, że tutaj inwestorzy dosyć mocno wierzą w ten rynek, że on będzie się jednak rozwijał właśnie między innymi dzięki tej liberalizacji ustawy 10H i też te projekty, które oni realizują, już niedługo będą wkraczać w te główne fazy, tak to można, tak to można określić. No, biorąc pod uwagę ten sam trzeci kwartał, to zauważmy, że te wyniki były dużo lepsze niż zakładał konsensus, oczywiście dużo lepsze rok do roku. Kwartał do kwartału słabiej, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o marżę, no, ale ogólnie mówimy, że, że te wyniki były dobre. Wypracowali 840 milionów przychodów po trzech kwartałach. Głównie ze względu na kontrakty o wyższej marży w zrealizowanych przychodach. I też 100 sprzedaży 100% udziału w spółce zależnej Cyranka. No właśnie, ta Cyranka jednak poprawiła te wyniki finansowe, a pamiętajmy, że to nie jest tak, że oni na przykład co kwartał będą sprzedawali swoją farmę, tak? No tutaj niestety, ale czegoś takiego, czegoś takiego nie będzie i o tym trzeba sobie jasno powiedzieć. No z drugiej strony ten taki najgorszy okres tego, tych wysokich cen chociażby stali już myślę, że jest zdecydowanie za nimi, więc ta marża naturalnie jakby powinna się moim zdaniem tutaj tutaj Poprawiać. Patrząc na te 9 miesięcy, pierwsze 9 miesięcy, no mamy wzrosty w przypadku zysku netto, EBIT, ale to też nie była wysoka baza, tak umówmy się, ta baza była bardzo, bardzo niska. I też właśnie ze względu na to te wzrosty są aż tak, aż tak imponujące. Tak? No, no ta baza tutaj jest naprawdę bardzo niska, o tym, trzeba, o tym trzeba tutaj pamiętać. Marża brutto na sprzedaży, marża operacyjna i marża netto urosły i to bardzo mocno. Ustabilizowanie się cen materiałów, energii pozwalało na budżetowanie kontraktów na satysfakcjonującym. Poziomie, y, poziomie y, rentowności. Tutaj, jeżeli chodzi o te, o te segmenty, zauważmy głównie to jest OZE, to jest, to jest budownictwo drogowe inżynieryjne ale to jest dużo mniejsza, mniejsza część. Chociaż procentowo to jest około 5,5% mniej, y, biorąc pod uwagę te segmenty, ale pod względem marsz to możemy sobie zobaczyć, że już te, te marże w budownictwie OZE chociażby 5,7, gdzie wcześniej to było 2%. Ma grupa ONDE 5%, gdzie wcześniej to było 2, więc tutaj ta marża naprawdę urosła o kilka punktów procentowych. To się no, przenosi, jakby na, na, konkretne, na konkretne miliony i to duże, duże miliony. Też jest niższe zadłużenie, zauważmy, to zadłużenie jest niższe. No, z tym, że też. To jest troszeczkę tak, że jeżeli oni będą mieli jakieś pieniądze, to będą pewnie chcieli je wydawać na zakup nowych projektów fotowoltaicznych. Także tam no, nie będzie pewnie tego zadłużenia na zero. Zresztą ja uważam, że fajnie, jeżeli ta spółka trochę chociaż będzie zadłużona, właśnie po to, żeby, żeby korzystać z tej dźwigni operacyjnej, dźwigni finansowej. Myślę, że to jest istotne w tego typu spółkach, które kupują te projekty na jakimś tam określonym etapie i je, i je kończą, tak, je budują. Tak to można określić, biorąc pod uwagę backlog tutaj jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o spółkę to onde ma, backlog grupy onde ma łączną wartość 919 milionów, wzrost o 30% rok do roku. Portfel zamówień zewnętrznych zawiera także kontrakt, o którym poinformowano wcześniej, a, a o, o której, który podpisano wcześniej, informowało o nim kilka dni po dacie bilansowej. Największy kontrakt z Zepakiem właśnie na około 357 milionów złotych netto, tak? Czyli dla Zepaku oni mają wybudować tę farmę, to, to czym się oni dokładnie zajmują. Ale oprócz tego oczywiście... Oczywiście mają też swoje projekty tak dla, dla siebie, które będą sprzedawać albo będą czerpać z nich energię elektryczną i tę energię po prostu będą te energię po prostu będą tutaj będą tutaj sprzedawać, jeżeli chodzi o spółkę i to jest dla mnie bardzo istotny slajd bo ten slajd mówi nam o zaawansowaniu projektów deweloperskich jak mówię jak mówiłem wcześniej zdecydowana większość projektów wykłada się na warunkach przyłączeniowych jeżeli nie mają warunków przyłączeniowych to to jest loteria tak naprawdę tutaj zauważmy ile tych megawattów ma warunki przyłączeniowe zauważmy te warunki przyłączenia i już projekt budowlany pozwolenie na budowę czyli ten etap końcowy gdzie już zaczynamy gdzie już wbijamy łopatę to jest ponad 260 megawattów gdzie już wszystko wszystkie pozwolenia mają więc to jest coś myślę że bardzo istotnego jak oni Mocno mogą zwiększyć ten swój potencjał w najbliższym czasie, w najbliższych kilku, w najbliższych kilku kwartałach. Więc tutaj to jest myślę, że coś no, bardzo istotnego, jeżeli chodzi o ondę, i to no, może owocować w kolejnych, w kolejnych w kolejnych okresach. Na 30 września grupa posiada projekty własne łącznej mocy 787 MW, z czego 69 MW to są projekty e, projekty wiatrowe. Projekt Serby ma już wygraną aukcję, czyli może sprzedawać energię. 185 to, inwekty, to inwestycje z projektem i pozwoleniem na budowę. 165 to już z warunkami przyłączeniowymi. Przełącz, przyłączeniowymi. No i 355 wnioski o ich uzyskanie. Te 355 bardzo niepewne, ale te 185 pewne, 165 pewne, czyli my tu mówimy o kilkuset megawatach, no niemalże pewnych, że one zostaną wybudowane. To jest myślę, że dosyć istotna sprawa, jeżeli chodzi o Ondę, Też mówią o tym, że Projekty Jawor i Jelenia Góra 1 chcieliby sprzedać jeszcze przed, przed energetyzacją. I tutaj mówią właśnie o tym, że mają te projekty, które prowadzą spółki celowe z grupy ONDE w ramach działalności deweloperskiej. Jelenia Góra 1 mocy 6,7 MW peaków. I tutaj mówimy o tym, że wszystkie komponenty zostały dostarczone, więc tutaj już w tym momencie, w tym momencie budują. Też mamy 12 MW jawor, i oni chcą już sprzedawać, tak naprawdę jeszcze przed energetyzacją. Dlatego prowadzimy intensywne rozmowy z potencjalnymi kupcami. To znowu może poprawić, tak jak Ceranka poprawiła, tak tutaj może poprawić wyniki finansowe w jakimś, nie wiem, może kolejnym kwartale, może za dwa kwartały. Nie wiemy, kiedy to dokładnie, dokładnie sprzedadzą. I powiedzieli, że zakładają, że rocznie będą rozwijać kolejne dwa, trzy projekty fotowoltaiczne w 2024 roku, znaczy chcą, e, chcą rozpocząć te projekty, tak, no bo będą oczywiście kontynuować to, co w tym momencie, e, w tym momencie realizują. Mówią o tym, że KPO tutaj może pomóc, rzeczywiście KPO, no to jest zdecydowanie nastawione na transformację energetyczną, więc Onda jest no jednoznacznym beneficjentem, e, beneficjentem tego, no i też inwestorzy intensywnie pracują nad projektami w nowych warunkach, za, w warunkach w, w warunkach czy znaczy tych warunkach 700 mega co może przełożyć się na wysyp zleceń w perspektywie 2 trzech lat, trochę to o czym ja mówiłem, tylko oni bardziej mówią 2-3 lata, a nie rok, półtora więc tutaj trochę bardziej zachowawczo więc tutaj to jest myślę, że istotna sprawa, a drugą istotną sprawą i to jest też myślę, że coś co, o czym warto powiedzieć jest cable pulling, czyli wprowadzono to ten cable pulling wprowadzono. Wprowadzono to, że jak mamy farmę słoneczną, to pod to samo, te same warunki przyłączeniowe możemy jeszcze podpiąć farmę fotowoltaiczną. No bo zazwyczaj, jak są chmury i jest wiatr, no to nie ma słońca, tak? Więc, więc te, one się uzupełniają, jakby te, te instalacje. I już Ondę mówi, że widzi pierwszych klientów, którzy mają na przykład farmę wiatrową i chcą też, żeby im wybudowano farmę fotowoltaiczną. To jest myślę, że też ciekawy element, jeżeli chodzi o Ondę, czyli ci klienci, którzy już są zadowoleni, mogą tutaj wrócić. Wrócić. więc to jest myślę, że ciekawa sprawa, ten cable, cable pulling, jeżeli chodzi o, o ondę. Też rozglądają się za rynkami europejskimi, przygotowują pilotażowe oferty w Niemczech. Rok temu, pamiętam, mówili, że no rzeczywiście Niemcy są takim naturalnym naszym możliwością wyjścia na Europę, ale jeszcze nic nie mówimy, teraz już mówią, że pilotażowe oferty w Niemczech są przygotowywane, też oferowania zlecenia na, na Litwie, chociaż z tą Litwą był pewien problem, bo Firma litewska wypowiedziała o te dwie umowy, no i tutaj mówimy, że całkowita łączność kontraktów to jest 26 milionów euro netto, więc no to są duże pieniądze. no Oczywiście spółka się z tym nie zgadza. Mówią, że wypowiedzenie jest niezrozumiałe, podobnie jak jego uzasadnienie. Powód jako wskazany, istotne naruszenie postanowień kontraktów nie ma dla nas, nie ma według nas żadnych postanowień, podstaw prawnych i faktycznych. Do tej pory wykonaliśmy 70% projektu odbrane bez reklamacji czy uwag ze strony inwestora. No a teraz nagle się okazuje, że coś jest nie tak, więc to jest ewentualnie problem. No w przeciągu dwóch, trzech lat powinien rzeczywiście być wysyp tych projektów. W najbliższym czasie cable pooling może to wszystko wspierać. Jeszcze czekamy na sprzedaż Jawora i sprzedaż Jeleni Góry, co też może wspierać wyniki finansowe, więc to zdecydowanie na plus. No pytanie, czy to będzie ten najbliższy kwartał. Wydaje mi się, że jeszcze najbliższy kwartał jednak podobny do tego, co mieliśmy w tym trzecim kwartale, ze względu jednak na to, że jeszcze tych... Tych, no, ostatecznie tych wszystkich farm nie wybudowali, ale zauważmy, że ten 24 rok i 25 to będą te lata, gdzie dadzą dużo nowych mocy, dużo nowych mocy w energii OZE, bo już mają warunki przełączoniowe w większości swoich kontraktów. Więc na najbliższe 2-3 lata można obserwować na pewno ONDA i patrzeć, co tam się będzie działo. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Standardowo życzę samych zysków. Cześć. Trzymaj się.